No to właśnie te wyglądały jak lisie, ale to są jenota, nie? Tam gdzieś sobie prowadzą. A zobacz, co tutaj się działo. Położył się? Zobacz, odmarznięte. Coś węszło. Myślę, że sobie się leżał, wiesz, ale na kałuży? Czyli te jednoty muszą na coś polować, bo jak teraz tu nie ma, wiesz, płazów przecież zbytnio do jedzenia. Tu mi wygląda, jakby to był odpoczynek jego. Tylko, że dziwne, że tak się położył na kałuży w środku miejsca, albo coś sobie podgrzebywał. I tu jest drugie takie miejsce, ale to raczej jest po prostu rozpuszczone. Słychać dzięcioła czarnego. W sumie jak tutaj bieliki mają, wiesz, jakieś miejsce takie spokojne. No, czyli też pewnie gdzieś na padlinę tutaj wypadują, nie? Wydaje mi się, że tam gdzieś to drzewo takie charakterystyczne, które obcierają zwierzęta albo czyszczą się. No chyba jenoty. Nie przeklinaj, bo wykasuje. To chyba jenoty, nie? Nie. może trzasnąć. Nie pękło. Znaczy nie złamał, nie załamał się podobno, ale pękło. Boże, ale miałem serce w gardle. Proszę pana. Stąpasz po cienkim lodzie. Tak, i spierdziem. Kurczę, tutaj się może załamać lód, bo już trzeszczy. Ale jest tu sporo tych kropów. No niesamowity teren. Taki trudny teren tutaj, ciek wodny po środku pól i po środku tej rzeczki czy tego rowu tropy jenota. Wcześniej były tropy wydry, lisa i tutaj jenot. Czy tak jakby sobie po lodzie wędrował wzdłuż, szukając jakiegoś jedzonka pewnie. Trop, który ma wąską piętę i szeroki przód. Rozstawione pazury, nie? Szeroko rozstawiony przód tropu, zwężający się ku końcowi stopy, w taką troszeczkę literkę V. To są tropy charakterystyczne dla rodziny łasicowatych. Czyli w tej rodzinie są na przykład borsuki, kuny. Borsuk jest łasicowatym? Tak. Wydra też. No i właśnie, że te tropy się znajdują na cieku wodnym, znaczy na cieku, w miejscu, gdzie bobry zrobiły tamę, czyli w środowisku takim wodnym, moc bardziej, to wskazuje na trop wydry. Bóbr ma trochę większy trop i tylna łapa jest szeroka u bobra, która ma błonę pławną też, nie? To znaczy, że gdzieś tu ryby poluje sobie pewnie. Na kunę to jest za duże. A zobacz, że nie ma tu w ogóle jakieś tak dużo miejsc, gdzie jest woda płynąca, nie? I gdzieś tu ale nie muszą być ryby. Wydry też lubią ten. Skorupiaki, raki, małże. No ciekawe.
Do pewności jeszcze sprawdzimy ten trop z kluczem. Ale na 90% chodziła po tamie, nie? Tutaj jeszcze chyba czapla. Też jakieś duże. Jeśli wydra, to też mogłaby zostawić takie kopce chyba charakterystyczne, bo ona tak znaczy, nami, tak znaczy swój teren. Nie wiem, czy w zimę też to tak robi. Tu jest widać, że zobacz Mateusz, dotąd musiałby te bobry chyba lód wiesz, rozwalić i on zamarł jeszcze raz, nie? Czyli sobie żerowały przy tej stołówce, a dotąd gdzieś dopływały. Ja, znaczy jak gdyby wydry mogą tu być jak najbardziej, bo tam jest przecież ciek wodny. Tak? No tak, on nie jest zamarznięty. Tam jest czy tutaj sobie wybiegła. Prawo, mamy duży kanał, który prawdopodobnie nie zamarza. Prawdopodobnie nie zamarza i ma ten, są ryby w nim. Także te wydry mają na czym żerować. Zresztą wydry, wbrew pozorom, wydry też sporo migrują, sporo się przemieszczają z miejsca na miejsce, żeby, jak to się nazywa, w poszukiwaniu pokarmu. A tutaj masz tropy czapli. Dużo się wydaje. To nie jest barza. Bo... I tutaj lisek chyba. No. Tak, bo trop praktycznie od czubka tutaj. No tak, no to jest przybliż sobie. Tutaj trop od czubka tego palca przedniego do końca z pazurem do palca tylniego to jest ponad 10 cm. Barżant nie ma takiego rozstawu. I to prawdopodobnie czapla siwa, bo czapla biała ma troszeczkę mniejszy rozmiar. I teraz jest pytanie, jak to kurde obejść? Z powrotem chyba i tamtą stroną, lewą stroną pewnie. No trop taki długości 8 cm, może troszeczkę większy. Gdzie one prowadzą jeszcze dalej? Nie wiem, gdzie. Tutaj są chyba psa albo lisa. Lisa. Ale był też trop wilka wcześniej, pewnie? To był wilk, 100%. Czyli, o tu chyba jest. Nie, tutaj są Daniela. Czyli się nam udało zaobserwować tropy wilka tutaj, tylko czy ich nie zadeptaliśmy tutaj. O, tu teraz nie wiem, czy będzie widać sznurowanie tu. To nie jest pies, to są tropy wilcze. Oczywiście są na terenie, gdzie występują Daniele. Tropy dwóch wilków. Tutaj jeden. Tutaj przed chwilą był po drugiej stronie. Ale tędy chyba już szły jeden obok drugiego. Przednie łapy większe, tylne mniejsze. Naprawdę dwa duże osobniki. No bo trop jest dość świeży. Myślę, że rano albo w nocy. Typowo jest rozłożony w takim takiej linii, jak gdyby typowo dla wilka. Na pewno nie jest to trop psa. Po tej stronie jeden osobnik, po drugiej drugi. Tutaj przeszły na drugą stronę, ale znowu na tą stronę drugi. Znowu szły sobie dwa razy w tym samym kierunku obok siebie.
w dwóch kolejnach drogi. I w takim lesie gospodarczym po prawej stronie, no typowa uprawa, sosny, ale po tej stronie, może 50 metrów dalej, odrobinę dziki teren. Tutaj płynie malutka rzeczka i wzdłuż jej koryta to jest taki teren podmokły, gdzie bardziej jest to podobne do jakiegoś rozlewiska, gdzie drzewa o siebie wracają.